Cześć, cześć, witajcie, tu Wojtas, to Wojtas. Ale mam ostatnio problemy z kręgosłupem, ledwo siedzę, ale no, nie chcę wypaść z obiegu. Ciężko mi się siedzi na tym krześle przed komputerem. Biorę zastrzyki, oczywiście na zwolnieniu jestem, no ale no cóż począć. Kiedyś musiałem je dopaść. Nie chcę wypaść z obiegu, dlatego postaram się codziennie chociaż pół godzinki, z godzinkę pograć. Wczoraj oczywiście znowu miałem przerwę. Różnych wytłumaczeń szukałem, ale no coś tam musiałem zrobić na komputerze. No i szybko mnie zaczęły plecy boleć, no i niestety musiałem skończyć. Dobra, nie rozczulajmy się nad sobą. Co my tu mamy? No ostatnio w tej klinice błądziliśmy, jest zakamarki umysłu, no troszkę błądziliśmy po tej klinice, znaczy nie błądziliśmy, ale z celi do celi, no różne rzeczy się dziwne działy, właśnie coś tam na umyśle przeskakiwaliśmy z miejsca na miejsce, także dosyć długo to trwało w moim wykonaniu, no ale jak zwykle ja tam staram się nie biegiem szybko przelatywać, tylko z rozwagą popatrzeć, zastanowić się, jeżeli można, jeżeli mutanty na to będą pozwalały, nie? A już ostatnio miałem właśnie już tego gościa, tak? Jesteśmy w tym samym miejscu, lepiej weźmy od razu pistolet do łapy. Ostatnio były problemy z tymi, nie lubię ich. Te znikające, kurde, takie cholernie szybkie znikające. Dobra, nie biegiem, nie biegiem. Nie wiem, tam mam iść, czy to? Aha, czyli tu mogę otworzyć. Dobra, ale najpierw sprawdźmy sobie tamte pomieszczenie. Ja nie wiem, czy już nie kończyłem ostatniego odcinka, czy tam wchodziłem. Nie, chyba nie. O, rany. No tak, i po co ja tu właziłem? No tak, już mnie jakiś obserwuje. Spacja, spacja, spacja. Już, zgon? No tak, ładnie. On gdzieś tu jest ciągle. Matko do ciebie za mną był. Słyszę mlaskanie, ale tutaj nie ma żadnej wody, żeby go widzieć zbliżającego się. Walgo, no kurde. Dusiłem F. O właśnie. Mamy go. Nie, jeszcze gdzieś uciekł nam. Kurde. Już myślałem, że go mam. Trafiłem go z pistoletu. No duszę F, żeby go porazić właśnie teraz. No tu już było niepotrzebne ten ostatni strzał. Szkoda kul. Podpalamy gościa od razu i podnosimy żelki. Czy to było warto tutaj wejść, żeby te parę żelek? Ale nie wiem, czy tutaj nie mogę rozwalić właśnie i coś tu wziąć. Nie, nie mogę. Musimy lepiej eksplorować to. Chyba nic więcej tu nie znajdziemy, co? Najwyżej innego jeszcze jakiegoś blaskającego. O proszę. Nie to, tylko spacja. No. Jeden nabój. Fajnie to wygląda, całe pudełko, a w sumie jeden nabój. A właśnie, coś tam jest, widzicie? Proszę. Jeszcze coś? Nie. A, dobrze, jednak trzeba rozwalać. A teraz spadajmy stąd. A tu możemy? Znowu jestem obserwowany. Spadajmy stąd. Ale to chyba za drzwi, co?
Ktoś się dobija. Ktoś się tam dobija. Coś tam się ruszyło. Znowu mlaskanie, spadamy. Nie będzie. Czyli jednak musimy. O rany, a mnie dorwał. W samym narożniku mnie złapał. Uciekł. Kurde no. Będzie kiepsko z nabojami. Co mam użyć? Musimy kartę znaleźć, czyli jednak będziemy szukać dalej. Spadamy stąd. Wózek się poruszył. On to idzie. Cholera. No nie, za dużo kul marnuje. Był gdzieś tam. Widzieliście go? Był tam. Z tyłu go widziałem. Aha, tym razem go ręcznie trafiłem. Dobrze. Dobra, musimy znaleźć kartę, tylko gdzie? Tu nic nie ma w tej szafie. Boję się, że ich tu może być dużo więcej, tych mlaskających gości. A to co? Jezu, ten szczur jest niemożliwy z tą figurą, zobaczcie. Jest! Klucz jakiś. Ale jaja, widzieliście to? A ten klucz to będzie do którejś z tych skrytek. Znowu, jak wrócimy. Czego? Ja nie wiedziałem, że mogę szczura też tak załatwić. Ale jaja. Ale szczura nie będziemy podpalać. Szkoda zapałek. Dobra, gdzie my mamy teraz poszukać karty? Jeszcze raz. Ale nie, to był klucz. No tak. Kartę, klucz. Nie wiem, czy wszystko można rozwalać? Nie, tutaj na pewno nie. A co tutaj? Co to jest? Co szafka? Nie. Nie. Tutaj już byłem. Czyli gdzieś tutaj może być ta karta. Idziemy ciągle w prawo. Tą szafę chyba już rozwalałem, co? Tak, to już rozwaliłem. Dlaczego nie mogę przez łóżka przeskakiwać? Trochę to dziwne, co tam było z tyłu. Nic nie mogę zrobić. Te drzwi nie mogę otworzyć. Mogę otworzyć z nogi. Widzicie?
A ja czekam, aż mi się wyświetli, czy mogę otworzyć, czy nie. Jest woda, to za chwilę będzie mlask, mlask. Coś mi mówił. Dziwcie się, jak czasami za nie mówię, będę mało mówił, ale to w sumie jest horror, więc nieraz nawet wypada troszkę zamilknąć, żeby złapać nastrój. Dobrze mówię? Tam są jakieś drzwi, ale sprawdźmy jeszcze to pomieszczenie do końca. Tam są drugie drzwi. Aha, ale to są te, którędy przyszliśmy. Co to jest? Dlaczego czasami F jest kopnięcia, czasami walenie? Aha, spacja jest kopnięcie. Mało naboi mamy. Co jest za tymi zasłonami? Mam kluczyk, ale do żadnych z tych szafek, co? O, damy. Są strzykawki, super. A ten co, może mogę go podpalić? Szpitalna karta klucz personela. Personelu prawdopodobnie zachlapana krwią właściciela. Przykro mi, kolego. Ale ja potrzebuję tą kartę. Co, szukamy drogi powrotnej teraz? O, teraz się delikatnie otwierają. Śnie z nogi. Oj, chlapu, chlapu będzie, co? Spadamy. Nie chcemy chlapu, chlapu. Co jest? Jest. Kurde, tyle czasu. To tak głupkowato, bo z góry z nim walczyłem, no. A jak już z góry, to już nie potrafię, no. No. A dlaczego z góry? No bo ja tak tą myszą miałem, tak miałem zrobić, ale gamkowaty jestem. Tyle, 4 naboje tylko zostały. Dejcie spokój. Dobra, muszę poprawić zdrowie sobie. No jak, no przecież miałem strzykawki. Co jest? Gdzie one są? Dlaczego nie są? Aha, bo nie miałem ich przypisanych. Dobra, czwórka. No w ogóle muszę wziąć. No. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Ajaj, tyle nabojów są. Dobra, karta klucz. Na co ona była karta klucz? Aha, do drzwi. Dlaczego pistoletem, a nie shotgunem walczyłem? Dlatego, bo tak się wydawało mi, że no, takie bliższe walce jest bardziej poręczne.
pistolety. Są żelki. O właśnie, o właśnie. A ja czasami dochodziłem do szaf i nic, i odchodziłem, mówię, nie można otworzyć. A to wystarczyło rozwalić. Znowu ten gościu z tej kliniki, zobaczcie. Jak on się nazywał, ten pacjent w sumie, na którym badania robili, chyba go stworzyli, no. On jest niebezpieczny, wiemy o tym. Już raz zginąłem z jego rąk. Próbowałem strzelić do niego, prosto w głowę strzeliłem, ale oczywiście nic to nie dało. Nie? Dobra, nie męcz się. Tu coś możemy zrobić z tymi szafami? Nie. Przeładujemy sobie chociaż. 7 kul mamy. Wiem, że z tą lampą jest bardziej widoczny, ale... Ale tego pyłu fruwa w powietrzu. Widzicie, jak coś się dzieje, nawet na klatki nie patrzę. Ile klatek mam. Nie ma czasu. Dobra, ostrożnie, bo ja się tak rozpędzam. O co tu chodzi teraz? Punkt kontrolny, gdzie ja tu wlazłem? Coś tu jest. A ten co? No zbadałem. Aha, mam klucz i to jest ten klucz. A tutaj? Ale to co zostało z naukowców? Pewno. I gdzie iść teraz? Tu są jedne drzwi, tu są drugie drzwi. Matko do ciebie, a tutaj sekcja. Gdzie teraz iść? Tymi pójdziemy, co? Aha, to nie klucz. To ja wszędzie mogę wejść. Zapalmy może światło. Nie, mamy światło. Ta muzyka? Aha, ta muzyka oznacza, że gdzieś będziemy mieli przejście. Nie podoba mi się ten dźwięk. Nie ma tu nic. Wybierz przycisk. Dobra, bo to nie widzi. Klawisze strzały. Wybierz przycisk. Spacja wciśnij. Ja wiem, który mam wybrać przycisk. No niech będzie ten pierwszy. I co zrobiłem? Łe kurde, on żył. Zobaczcie, co ja zrobiłem. Co to są za ślady? Widzicie to? Kurde, spadamy stąd. Ale żem wywinął. Zabiłem gościa. Co tu się zapaliło przed chwilą? Aha, zbada. Ja nie chcę zbadać, ja chcę wejść. O kurde, i ciągle będę miał takie dylematy?
No, a teraz to samo. Notatka z podziemnego ośrodka. On kłamie, okłamuje własnego syna. Krew ze swojej krwi to nie do pomyślenia. Odeszła w lepsze miejsce. Co za hipokryzja. Świętoszkowaty głupiec. Ja znam prawdę. Znam go lepiej niż on sam. Znów próbuje mnie ukarać. Zawsze odrzuca bliskość. Myśli, że użyje jej przeciwko mnie. Ma mnie za głupca. Laura nie jest martwa. No właśnie. I co teraz? Kurde, jak znowu zabiję? Tu są trzy na zębatki. A tu też, tylko inaczej ułożone. Tym razem bierzemy następny przycisk, no. Kurde, no. Teraz ja zginęłem. O cholera. To albo ja zginę, albo ci na tym łóżku, no kurde, no. Zobaczcie jeszcze raz. A jakbym zrobił ten drugi przycisk, to co by było? To ja bym zginął? Spróbujemy. Czy tu chodzi o moją śmierć? Spróbujemy teraz drugi przycisk. Właśnie. Teraz ja zginę? Aha, to o to chodzi. No dobra, sprawdziłem, że albo ja zginę, albo gościu na łóżku. No to już dwa pomieszczenia mamy sprawdzone. Przykro mi, że muszę cię znowu zabić. Nie, nie chcę tego już. To już znamy. Do drzwi chciałem otworzyć. Przytrzymaj spację, aha, żebym zobaczył po prostu, że drzwi się otwierają, dobra. Nie, tego zostawię sobie na koniec. Najpierw to drugie zrobię, które już znam. To było tu? Tak, z tym mózgiem. Na ścianie. Zobaczcie, jak to łatwo jest, kurde, stracić rozdział i powtarzać przez takie coś. Nie, 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 podnosimy, czytamy, to już znamy, dobra, kto chce może zatrzymać, przeczytamy, już przeczytaliśmy przed chwilą, bo my już tu raz zginęliśmy. I co? Pierwsze. No właśnie. Krew, krew do drzwi.
Stacja Przyczynaj. Jeszcze jedno pomieszczenie. Te najładniejsze drzwi. I tu akurat będzie drugi przycisk. Jak jeszcze raz będę miał to powtarzać, no to co? No będę zły, no ale powtórzę. Nie? Initial symptoms, sharp pain and brainstem that centered on insertion point, followed by gradual onset of hemorrhaging as capillaries dilate. Over time, degradation of the ego generates strong suicidal tendencies. They lose who they are and become clay, completely reshapable in my image. But not me. Something keeps me from staying completely within. No, ładne badania. No żyjesz, gościu, ale musisz za chwilę zginąć. No, chyba że ja zginę, to trochę będziesz żył parę minut dłużej. Tyle tylko. No tej szafy to nie rozwalimy. Tego biurka też nie. I co teraz? Wszędzie były pierwsze klawisze, no dusze pierwsze, no co? Nie zdążyłem bryknąć. A chciałem uciec, wiecie? Mówię, kurde, może mi się uda bryknąć. Matko, do ciebie. Zobaczymy jeszcze raz to. Dobra, spauzuję, wiecie? Nie będę was nudził. Dobra, jeszcze raz ta ostatnia salka. Powtórka z rozrywki. To już mamy załatwione. Tylko nie wiem, czy nie muszę tego zaliczyć, żeby wyjść z tej gry. Dobra, idziemy dalej. Nie ma żelu? Nie ma żelu. Fajne te rysunki, kurde, szczegółowe jak cholera. To stare pismo. Właśnie, a to przecież niby współcześnie się dzieje gra, ale zobaczcie te mapy, to wszystko, kurde, jakby z XIX wieku, dosłownie. Dobra, tych XIX wiek, gdzie tutaj miałem dusić? Chyba na drugi, co? Spadamy. Aha, na drugi. No ale kto mu przewidzieć, no? Ciekawe, czy inni też dobrze wiedzieli. O, trzy linie się zbliżają do siebie. Wszystkie linie. Co teraz? Co się dzieje? Jasna cholera. Tutaj była ta muzyka, nie ma muzyki już. Koniec. Gdzie mam iść? Które pomieszczenie? Tu byłem przed chwilą. Aha, czwarte drzwi. Jakiś znak? Powoli, nie śpieszmy się. No co, zielony płyn? No właśnie. Dzięki. Zgaśmy światło może. Film. Joseph, ten, który z nim jechał, też w tym samochodzie. Też detektyw. Kurde, wszystkich spotykamy po drodze. Już jednego tam musieliśmy zabić. Był nawiedzony. Chyba kierowcę. A ty jest też detektyw.
No nie wiadomo, czy w porządku. Co przytrzymaj uleczenie partnera, nie zużywa. Oczywiście, że leczymy. I've still got a little fight left in me. Widzę, to w dwójkę będziemy wędrować. Jeszcze mam się starać o niego, mam się martwić. Niepotrzebnie bierzesz tą lampę do łapy, odłóż ją. Weź lepiej pistolet do łapy. I teraz zapalamy światło. Dobra. Tu mamy żelek. Bierzemy. Stamtąd weszliśmy, nie? Czyli musimy iść tam. Dawaj, Joseph. Chyba musimy iść razem, nie? Nie wiem, czy mi coś zapisało, czy nie. Cholera, nie patrzyłem. Nie patrzyłem. Joseph, też masz spróbę, widzę. Super. Podpal? Co ma podpalić? Tu mówi, że podpalić? To po co? No tak, i nie podpaliłem, bo nie wrzuciłem, gdzie trzeba. To jest w razie czego. Nie wiem, czy tam mamy iść, czy tu. Gasimy. Jak drzwi otwieramy, lepiej gasimy. To możemy otworzyć? Nie, nie możemy. A Joseph nas zostawił, widzę. Fajnie. Ciężko to się otwiera, wiecie? O, teraz. Dobrze, zbieramy, zbieramy. Pewnie. No, bo nie używałem shotguna. Mamy coś? Nie mamy nic. Tyle szaf i tak mało znajdzie. Dead Island mi się przypomina, też tak otwieraliśmy, otwieraliśmy. O Jezu! Pff, matko do ciebie. Myślałem, że mutant jakiś. A to biedny jakiś, kurde. Pacjent. Ale wrażenie było. Czyli wszystko wiemy. Idziemy z powrotem. Tu nadal nie wiem, czy mi tam zapisało, bo był filmik z Josephem. To powinno zapisać niby, ale do końca nie jestem pewien. Stamtąd przyszliśmy, co? Gasimy światło. Chociaż nie wiem. Ciemno się zrobiła. Aha, już widzę.
Powoli. Dobry jest shotgun. Dobry jest shotgun. Dawaj, Joseph. Jednak ja muszę. Kurde. Ale też mi pomagał, też strzelał. A co, podpalić, nie? Aha, bo one najczęściej w główkę dostawali. To może nawet dobrze. Jeszcze ktoś coś ma dla mnie? Pewno. No dawajcie, kochani, bo tam dwa razy mi się zapalało chyba spacja. Chyba nie. Chyba koniec. Dobra, ty pistolet bierz do łapy, a nie kurde, 7 kur. Ale powstawali, widzieliście jak powstawali? Z tych leż? Na komendę. Po co ja tą butelkę śmignę? Nie wiem. Dalej, Jose, idziemy. Gasimy. O, dobrze, dobrze, do shotguna, dobrze. Schody na dół, niedobrze. Najpierw tu sprawdźmy. O Jezu. Aleś mnie przestraszył, gościu. Niewypuste pomieszczenie. To co? Pacjent. Aha, bo ja mam bełty. Tylko te bełty nie wiem za dobrze, jak używać. O Jezu! Matko, do ciebie, co ja wywinąłem teraz? No tak. Zerwałem go ze sznurka i tyle. Ale chciałem tu otworzyć szafę. A, co mi się pokazywało? Szafa. A dalej. Kurde, 40 minut już gramy. Fajnie się gra, no. Tylko nie wiedziałem, czy mi zapisała. Ściekawka, super. Ale mamy fajnie zdrowia. Dobra, no, uzbierało nam się. I tam była ta muzyczka, i tam była ta muzyczka, tak jak do przejścia, ale kurczę, no... Nigdzie nie było zwierciadła. A być może tam w którymś pokoju później było to zwierciadło do przejścia. Ale to nic. Mówi się trudno. Idziemy dalej. Józef, jesteś? Za bardzo mi tu nie pomogłeś, bo patrzyłeś, co ja zrobię, tak? Z gościem. Gdzie żeś poleciał? Tam. Aha, spacja można kopnąć. O Jezu, nie tu. Chciałem, żeby na dół poleciało. Nie wyszło. O, jakaś spacja, coś się zapaliło. Aha! Dobrze, poleciało na dół. Super.
Tylko nie wiem gdzie. Widzicie gdzieś beczkę? Nie ma beczki. Jest tu. Aha, tu nie będzie beczka potrzebna. Bo my idziemy tam dalej. Aha. O matko, do ciebie co to jest? This looks pretty sophisticated. Why would they put a bomb like this? Do you think we can get past it? Stand back. Let me see if I can disarm it. A może beczką wysadzimy lepiej tej Joseph. Udało mu się, ale jaja. Udało mu się otworzyć. Dobry jesteś. No niedobrze to będzie, właśnie. Coś tu za dużo spokoju było. Co jest? Co będę musiał go zabić teraz? Joseph, trzymaj się, może przeżyjesz. Co to było? Joseph, after Connelly, I thought. I don't know what came over me. Connelly to chyba ten, którego już musiałem zabić. Look, let's just get out of here. There's something wrong with this place. Yeah. Gasimy światło. Mam nadzieję, że na filmie będzie coś widać. Ale nie chcę od razu się rzucać w oczy. Jest muzyczka. Pełny. No tak, bo nie używam bełków. Jest muzyczka. We need to move. Wiem. A ja tu mam, wiesz, naboje tu mam. Teraz możemy iść. Proszę. Zobaczymy, coś spróbuję z tym odcinek zrobić, żeby nie było tak głupkowato. I troszkę go skrócę, tamten kawałek wytnę. Cóż, na tym skończymy, czyli co? Do zobaczenia, do następnego razu. Dzieje się, dużo się dzieje, fajne jest, fajny, fajny, wciągnęła mnie ta gra, jest bardzo fajna. Na pewno mi pomaga to, że mam mniejsza trudność, poziom trudności, ale dzięki temu jak przechodzę, jakoś się bawię, przeżywam. Dobra, to trzymajcie się, do miłego, cześć, cześć.